Mila, no jesteśmy tuż po twojej najnowszej gali i ostatniej gali tak naprawdę, gdzie były rozdane nagrody Top Polish Brand oraz Diamenty Biznesu Hotel Bristol Warszawa. Tak, witam serdecznie. Dziękuję, że telewizja ATV była z nami. Proszę powiedz, ile mieliśmy laureatów podczas danej gali? Laureatów było ponad 30. Zapraszam do notatki prasowej z PAP. Polska Agencja Prasowa właśnie i dziennikarka z Polskiej Agencji Prasowej wymieniła wszystkich kandydatów. Można to znaleźć online. 30 kandydatów z imionami, nazwiskami nie jestem w stanie spamiętać, ale mieliśmy właśnie kilka kategorii, tak jak wspomniałeś. Top Polish Brands, czyli topowe polskie marki. Mieliśmy Diamenty Biznesu oraz Top Global Brands, czyli firmy z potencjałem międzynarodowym. Proszę powiedzieć, do jakiej grupy docelowej jest skierowany dany konkurs, dany plebiscyt? Nasz konkurs magazynu CEO World jest organizowany od kilku lat za granicą. W Polsce organizujemy go drugi rok i jest kierowany do tak naprawdę do przedsiębiorców, którzy działają z pasją, którzy działają z sercem, którzy mają swoje standardy działania na najwyższym poziomie. Nie każdy może dostać taką statuetkę i 10 osobom i 10 firmom tak naprawdę w sumie w tym roku musiałam odmówić z racji na to, że mamy swoje kategorie, swoje wymogi. No i oczywiście sprawdzamy naszych kandydatów, żeby nie było niemiłych potem niespodzianek, bo zdarzyła mi się też rok temu taka sytuacja, że jedna z pani nominowanych była karana po prostu i prawnie. I akurat musieliśmy, dostaliśmy też informację, że nie działała etycznie wobec swoich klientów i po prostu nie dostała takiej statuetki. Była zgłoszona do konkursu, ale nie dostała. A my promujemy polską przedsiębiorczość i nie tylko, Polonii też przedsiębiorczość, bo mamy dużo Polonii, która przyjeżdża do nas z Niemiec, z Anglii. W tej chwili najprawdopodobniej jeszcze przyjedzie ktoś, kto prowadzi działalność z Francji, tak, na event 10 września. A więc promujemy małe, duże i średnie firmy. Dla nas nie jest ważne, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy jest to firma taka jak Fakro, czy Blachy Pruszyński, czy Blachotrapez, czy te właśnie duże topowe polskie marki. Dla nas liczy się osobowość, działalność i aktywność danej firmy, ale też prezesa, który za nim stoi. Powiedz, Milano, dla ciebie, na czym polega bycie przedsiębiorcą uczciwym i rzetelnym? Przede wszystkim dowożenie klientowi tego, co obiecaliśmy, tego, co ustaliliśmy na najwyższym poziomie, na jakim możemy mu to dowieść. Ja zawsze staram się dać siebie jak najwięcej, jestem profesjonalistką, ale też staram się wymagać od siebie więcej niż od klientów, tak? A więc na czym to polega? Przede wszystkim dotrzymywanie tego, co obiecujemy, tak? Gdzie w tych czasach, w czasach kryzysu, w czasach pandemii często ta etyka gdzieś nie idzie w parze z działaniem, tak? A więc musimy to weryfikować. Co prawda zawsze kryzys jest szansą na rozwój, na tak naprawdę zmianę też branży, na modyfikację danego działania, tak? Ja nawet w czasie pandemii zaczęłam tutaj nagrywać dla moich klientów kursy online, szkolenia online. Sama też wydaję kursy szkolenia online, a więc ta pandemia była też dla mnie szansą na to, żeby część działań przenieść po prostu z ery analogowej do digital era, tak? Każda firma w tych czasach przetrwa. Część firm będzie musiało po prostu się zamknąć, przebranżowić, zmienić, przetransformować, tak? A więc bierzemy to pod uwagę. Rok temu jedna z naszych tutaj laureatek była w kompletnie innej branży, w branży medycyny estetycznej. W tej chwili jest świetnym ekspertem, lekarzem w swojej dziedzinie, bo wróciła do swojego pierwotnego zawodu. A więc oczywiście nie oceniamy tego, bo jeżeli po prostu firma pada z racji na COVID, to oczywiście to nie była wina pani, nie podam imienia, że po prostu jej firma była zamknięta przez X czasu i nie przetrwała. To była akurat jej bardzo mądra decyzja biznesowa, bo teraz jest lekarzem, ekspertem w top 5 w Polsce. A więc ja tutaj trzymam kciuki za naszych przedsiębiorców, liderów, za firmy.
aby jeżeli w danej sytuacji nie są w stanie sobie poradzić, żeby je przetransformowały i ewentualnie weszły w nowe. Tak. Ostatnie pytanie. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej gali i kolejnego konkursu? Jaki to będzie konkurs? Z tego co wiem, to będzie we wrześniu, chyba 10 września, tak, w tym samym hotelu w Warszawie. Tak, panie Andrzeju, to będzie forum Nowa Era Przywództwa, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, część pierwsza paneli. Inspiruje się forum ekonomicznym w Davos, inspiruje się forum ekonomicznym, w tym roku już nie będzie w Krynicy, ale ja tam byłam panelistą nieraz na forum ekonomicznym w Krynicy. Inspiruje się tymi wydarzeniami, żeby poza galą, gdzie wszyscy naprawdę cieszymy się, bawimy, żeby to było spektakularne, żeby też była dobra zabawa. Chcę, żeby też była merytoryka, a więc tą merytorykę przenosimy do Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej, która jest naszym partnerem. A jeżeli chodzi o, część galową, będziemy tutaj w Bristolu i tu akurat będziemy nagradzać naszych prezesów roku. Będziemy też mieli jeden panel, gdzie każdy, może nie każdy, bo będziemy mieli prawie 30 prezesów, kilku z nich wypowie się na temat tego, jak ma zachować się lider w tych czasach, bo trzeba podejmować twarde decyzje. Czasami, jak powiedziała Kalina Bensira, trzeba mieć naprawdę twardy tyłek, ale też serce.